Cześć, tutaj Szymon Zajfer z kwadransdlagitary.pl i w tej lekcji pokażę Ci prostą, ale troszkę inną niż zazwyczaj zagrywkę bluesową. To jest ta zagrywka, którą zagrałem tutaj na początku. Później już grałem chwilę byle co, żeby jakoś pokazać Ci w kontekście tę zagrywkę całego przebiegu bluesa. Ale chodzi mi o tą zagrywkę na samym początku, czyli... Dlatego mówię, że jest troszkę inna niż zazwyczaj te zagrywki, które pewnie znasz, ponieważ opiera się tutaj, praktycznie wszystko jest oparte na dwudźwiękach, czyli nie gram jakichś pojedynczych fraz na pojedynczych dźwiękach, tylko ciągle cały czas gram dwa dźwięki naraz, dwudźwiękami. To da pewną różnorodność do tego, co grasz, więc warto choćby z tego powodu opanować tę zagrywkę. Zacznijmy od początku. Tutaj trzymam się pentatoniki c-moll. To jest to, co jest w podkładzie, to jest blues w C. Postanowiłem dla odmiany, żeby nie było w A, jak większość zagrywek, które pewnie się uczysz, zawsze jest w A. Blues w A najpopularniej. Tutaj mamy bluesa w C i używamy pentatoniki c-moll. Tego standardowego schematu pierwszej superpozycji. I pokażę Ci teraz po kolei, co tutaj gram. Więc najpierw tak technicznie, pierwszy palec na ósmym progu struny pierwszej i drugiej. I właśnie to jest ten pierwszy dwudźwięk. Uderzam zarówno drugą, jak i pierwszą strunę kostką. Następnie łapiemy czwartym palcem drugą strunę na progu jedenastym i trzecim palcem strunę trzecią na progu dziesiątym, ale od razu robimy przed uderzeniem kostką pociągnięcie cały ton, czyli podciągamy i dopiero wtedy uderzamy kostką i po uderzeniu kostką jakby ściągamy to podciągnięcie, czyli opuszczamy tę strunę. Czyli powtarzając trzecią strunę na dziesiątym progu łapiesz, pociągasz cały ton w górę. Łapiesz także czwartym palcem na progu jedenastym strunę drugą i dopiero wtedy uderzasz te dwie struny i jakby opuszczasz czy luzujesz to pociągnięcie. Może być problem trafić jak na ślepo tym pociągnięciem. To też nie musi być idealnie trafione, ponieważ od razu po uderzeniu kostką ściągamy jakby to pociągnięcie, więc nie będziesz, jak powiedzmy złapiesz fałszywy dźwięk, spróbuję teraz ślepo ciągnąć. Słyszysz jakieś takie dźwięki nie do końca trafione, to nie masz tak znaczenia, ponieważ od razu opuszczamy to pociągnięcie. Więc zagram do tego momentu. Jeszcze raz, wolniej. Później mamy pierwszy palec, ósmy próg, trzeciej i drugiej struny. Następnie trzeci palec, dziesiąty próg struny czwartej i trzeciej. Następnie pierwszy palec, ósmy próg struny czwartej i trzeciej. Następnie znowu dziesiąty próg struny czwartej i trzeciej, trzecim palcem. I znowu ósmy próg pierwszym palcem drugiej i trzeciej struny. Wolno. Jeszcze raz, troszkę szybciej. Jeszcze może raz. Tak wygląda ta prosta zagrywka, ale przez to, że właśnie używa dwudźwięków cały czas, warto mieć ją pod ręką wgraną, po to, żeby dodać troszkę różnorodności. Zamiast właśnie ciągle grać pojedynczymi dźwiękami, tutaj wrzucamy dwudźwięki, zmienia się jakby troszkę, można powiedzieć, faktura tego, co gramy, jest dodana jakby szersze brzmienie przez te dwudźwięki. To jest swoją drogą zagrywka otwierająca solówkę, jedną z solówek z programu Tworzenie solówek od kuchni, więc jeśli interesuje Cię to, żeby oglądać co miesiąc, otrzymujesz wtedy solówkę, pełną solówkę z dokładnym omówieniem, analizą, gdzieś tutaj, albo z drugiej strony powinien Ci pojawić link do tego, jeśli jesteś zainteresowany, żeby wczytać opis. Ale wracając jeszcze do tego, do tej zagrywki, przejdź ją w wolnym tempie, później stopniowo przyspieszaj i przede wszystkim, jak już zacznie Ci iść sprawnie, zagraj ją w kontekście podkładu, w kontekście bluesa, ponieważ tak najlepiej się osłuchać, nauczyć zagrywki. Poniżej, jeśli oglądasz na stronie kwadransdlagitary.pl, poniżej tej lekcji powinieneś mieć podkład właśnie bluesa w C, więc tam możesz spokojnie używać pentatonikę c-moll i między innymi tę zagrywkę. Zauważ tylko jedną rzecz, jeszcze dodam pod względem rytmicznym. Nie zaczynam tutaj na raz, czyli nie mam raz, tylko mam raz.
Raz. Więc rytmicznie ona nie zaczyna się równo z początkiem taktu, tylko właśnie jest minimalnie przesunięta. Ale to zobacz jeszcze raz na demonstracji, później do podkładu zagraj i wykorzystaj w bluesie tę zagrywkę. I to było na tyle dzisiaj. Dziękuję za to, że obejrzałeś tę lekcję. Zachęcam Cię, żebyś poniżej napisał w komentarzu ewentualne pytania, jak Ci się lekcja podobała i tak dalej. Tutaj kliknij, żeby subskrybować kanał na YouTubie i otrzymać więcej darmowych lekcji. A jeśli chcesz otrzymać darmową lekcję trzech bluesowych zagrywek, tutaj powinien się pojawić przycisk, kliknij go, zostanie przeniesiony na stronę, możesz tam podać swojego maila i wyślę na niego właśnie tę lekcję darmową trzech innych bluesowych zagrywek. Więc kliknij tutaj, zobacz tę lekcję, ja dziękuję. Na dzisiaj tutaj był Szymon Zajper, składamy za gitary.pl. Pamiętaj, ćwicz mądrze, niekoniecznie dużo, trzymaj się, cześć.